W języku niemieckim wyróżniamy trzy czasy, za pomocą których możemy opisywać przeszłość. Jest to preteritum, czas przeszły prosty, zwany inaczej imperfect, czas przeszły złożony, perfect, oraz pluskwamperfect, czas zaprzeszły. I właśnie tej ostatniej formie będzie poświęcony mój dzisiejszy vlog. Witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! Czym jest czas zaprzeszły pluskwamperfekt i po co go używamy? Czasu zaprzeszłego pluskwamperfekt będziemy używać zawsze wtedy, kiedy mówiąc o przeszłości chcemy podkreślić czynność, która poprzedziła jakieś inne wydarzenie lub jakąś inną czynność. Struktura zdania w czasie zaprzeszłym pluskwamperfekt jest identyczna do tej w czasie przeszłym perfekt. Z tą tylko różnicą, że czasowniki posiłkowe haben i sein w czasie zaprzeszłym pluskwamperfekt wystąpią w czasie przeszłym prostym, preteritum. Czyli zamiast ich habe, ich bin, powiemy ich hatte, ich war plus particip 2. Czyli dodamy do czasowników posiłkowych formę czasu imię słowu czasu przeszłego particip 2, która podobnie jak w czasie przeszłym złożonym perfekt, znajdzie się na końcu zdania. Link do odmiany czasowników posiłkowych haben i sein w czasie przeszłym prostym preteritum w aplikacji Quizlet znajdziecie poniżej w opisie filmu. Przykładowe zdania w czasie zaprzeszłym pluskwamperfekt mogą brzmieć następująco. Ich hatte Pizza gegessen. Jadłem pizzę. Ich hatte Pizza gegessen. Oder ich war mit dem Auto gefahren. Jechałem samochodem. Ich war mit dem Auto gefahren. Czasu zaprzeszłego pluskwamperfekt nie stosujemy raczej w pojedynczych zdaniach, ale częściej w zdaniach złożonych, wyrażających jakieś następstwo czasu. Na przykład w zdaniach ze spójnikiem nachdem. Zum Beispiel. Nachdem sie mich angerufen hatte, trafen wir uns im Café. Po tym jak ona do mnie zadzwoniła, spotkaliśmy się w kawiarni. Nachdem sie mich angerufen hatte, trafen wir uns im Café. Oder nachdem ich eingekauft hatte, kochte ich das Mittagessen. Po tym jak zrobiłem zakupy, ugotowałem obiad. Nachdem ich eingekauft hatte, kochte ich das Mittagessen. W tego typu zdaniach czas zaprzeszły pluskwamperfekt występuje w tej części zdania, gdzie używamy spójnika nachdem. Natomiast drugą część zdania powiemy najczęściej w czasie przeszłym prostym preteritum. Czas zaprzeszły pluskwamperfekt występuje także w zdaniach pobocznych ze spójnikiem before, zanim. Zum Beispiel, bevor es zu regnen begann, war ich nach Hause gekommen. Zanim zaczęło padać, przyjechałem do domu. Bevor es zu regnen begann, war ich nach Hause gekommen. Inny przykład. Bevor sie mich besuchten, hatten sie die Stadt besichtigt. Zanim mnie odwiedzili, zwiedzili miasto. Bevor sie mich besuchten, hatten sie die Stadt besichtigt. Podsumowując, czasu zaprzeszłego pluskwamperfekt używamy wtedy, kiedy mówiąc o przeszłości, chcemy podkreślić czynności, które poprzedziły inne wydarzenia, inne czynności. Czas zaprzeszły pluskwamperfekt występuje najczęściej w zdaniach pobocznych, zdaniach podrzędnie złożonych i ma taką samą strukturę jak czas przeszły złożony perfekt, a więc składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein, odmiennego w czasie przeszłym prostym preteritum oraz imię słowu czasu przeszłego particip 2, który znajduje się zawsze na końcu zdania. Und jetzt die Hausaufgabe, a teraz zadanie domowe. Spróbujcie połączyć podane zdania w zdania podrzędnie złożone ze spójnikami nachdem i before.
Antworten schreibt in die Kommentare. Odpowiedzi piszcie proszę w komentarzach. Es wäre alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten vlog, jeżeli okazał się dla Was pomocny, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, tak abyście mogli na bieżąco oglądać kolejne vlogi i otrzymywać powiadomienia o nich. A my widzimy się w kolejnym nagraniu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.